Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie 9. odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście nowi. Już mnie tutaj dziki atakują. W tym odcinku będziemy kontynuowali zadania w monterze. A trzeba to rozłożyć na kilka odcinków, no, żeby nie był jeden długi odcinek, tylko kilka jak najkrótszych. Teraz idziemy zająć się złodziejami zboża. A mamy tutaj jeszcze zębacze. Zapisałem sobie stan gry i atakujemy. Teraz ten. Jeszcze skrzynia przy okazji jest, ale najpierw musimy pozbyć się tych zębaczy. Chyba jeden już został tylko. Na razie dobrze idzie. Okej, chyba już nic mnie nie atakuje. Dobra, teraz możemy sobie pozbierać skóry i wszystkie trofea. Dobrze, zobaczmy sobie, co jest w skrzyni, o ile będziemy mogli ją otworzyć. Chyba możemy. No, sporo ciekawych przedmiotów. Tu jest jeszcze kufer. Dobrze, i teraz trzeba zająć się złodziejami zboża. Sprawiają one problemy farmerom wokół miasta. Zaraz upuszczę. O, jest. Jest już jeden bandyta. Zaraz upuszczę ci krwi. Dobra, atakuje nas większa grupa, to trzeba się wycofać. Oczywiście zapisać stan gry. Mogą być też łucznicy tam, to będą nas ostrzeliwali z dystansu. I jeszcze jeden, póki co. Dobra, czas pozbierać wszystko. Dobra, jest tu jeszcze coś gdzieś? Coś jest. Dobrze, i może sobie zdrowie podreperujemy. Zapisujemy i kolejny atak na obozowisko bandytów. Więc jednak cię dorwałem. Tylko dwóch już zostało? Dobra. Dobrze, i bandyci to już historia. I jeszcze tutaj pozbieramy worki zboża, które ukradli naszym farmerom. No dobrze, już jak kliknąłem w ognisko niechcący, to upieczemy sobie mięso, dobra. Jeszcze worki zboża zabieramy. Tam jest jakaś jaskinia, ale to teraz nie będziemy tam wchodzili. Na razie mamy inne zadania. Dobrze, tutaj chyba nie ma więcej już worków. To wracamy na farmę. Coś tu jeszcze jest. O, jeszcze coś udało nam się zebrać. Będziemy później handlowali. I biegniemy na farmę. O, tutaj rośliny sobie jeszcze pozbieramy. Tak, i na farmie też jeszcze musimy pozbierać worki zboża i
zanieść do magazynu. Lepiej zważaj na słowa. Człowieku, ale jestem głodny. Z tego ja jeszcze więcej. O, tu są trzy worki. I myślę, że Montere zakończymy w tym odcinku zadania. Naprawdę myślisz, że w Monterze i trzeba będzie pomyśleć, co robić dalej. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Dobra, to w sumie mamy wymaganą ilość worków. Pamiętam, że jest tutaj ich więcej. Wszystko jest. Ale nie będziemy tracili czasu, jest 15, tyle wystarczy. Nie musisz się już przejmować złodziejami zboża. Nie mów, że udało ci się ich wypędzić. Nie żyją. Zadziwiające, a to dopiero. Nie chciałbyś pracować dla mnie? Już to robię. To prawda i nie za darmo. Dostaniesz pieniądze, które były przeznaczone dla moich ludzi. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałkę. Może lepiej nie zwalaj tego. Co z tymi skradzionymi workami zboża? Zabierz je do Montery, razem z tymi, które znajdują się na farmie. Chłopcy na pewno już na nie czekają. Dobrze, zobaczymy jeszcze sobie tylko na farmę Denisa. Czy tam jeszcze możemy z nim pogadać? Czy tam będą jeszcze jakieś opcje dialogowe, tak na wszelki wypadek? Jaką mamy w ogóle reputację w Monterze już? 69, to jeszcze mało. Wiem, człowieku, wiem. Nie masz, zajmij się swoimi sprawami. Dobra, tutaj już. Jasne, więc to teleportujemy się do Montery. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Przestań. Tak jest już. Idziemy do Marika. Takie łatwe. Albo nie, najpierw zaniesiemy do magazynu. W końcu wszyscy się hazardujesz sobie. Pszenicę i mleko. Oto twoja pszenica. No, nareszcie. Masz tu kilka sztuk złota za fatygę. I mleko oddaję. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Wiem. W takim razie oto twoja zapłata. Dobra, na razie. Tyle. I teraz możemy iść do Marika, pochwalić się. To było takie łatwe. Co do najemników. Denisowi chyba przydałaby się pomoc. Idiota! Będę się tam musiał przejść i położyć kres tym idiotyzmom. Dziękuję za informację. Tylko przestań się obijać. Elber ma poważne problemy z utrzymaniem porządku na farmie zboża. Sądzisz, że powinienem go zastąpić? Ty to powiedziałeś. No dobrze. Pomyślę. Dobra robota. Tak trzymać. Ashton defrauduje twoje złoto. Naprawdę? Skąd to wiesz? Potrzebuję dowodu. Znalazłem to w kryjówce Ashtona, za areną. Cholera. Najwyraźniej masz rację. Ta świnia bogaci się moim kosztem. Będę z nim musiał poważnie porozmawiać. Dobra robota. Oto twoja zapłata. Bradley wykorzystuje niewolników. Wiem. Niewolnicy płacą złotem, żeby się dostać na listę wymiany. Bradley przekazuje mi to złoto. A jesteś pewien, że całe złoto trafia do ciebie? Nie, nie jestem. Muszę rzucić okiem na tę listę. Dobrze. A zobaczmy, ile mamy punktów nauki. 10. Tutaj, żeby się nauczyć mistrzostwa kuszy, trzeba 200 siły, a mamy siły 180. Mistrzostwo mieczem też wymaga 200. To może się nauczymy lepszego parowania, lepszego używania tarczy. Naucz. Naucz mnie silnego parowania ciosów tarczą. Armia Robara wyszkoliła paru świetnych tarczowników. Dobry wojownik umie wziąć ciosy na tarczę. Uderz z ukrycia, a potem wysuń tarczę do przodu. Ale pamiętaj, nawet najlepsza tarcza nie zabezpieczy cię przed atakami od tyłu.
jeszcze inne rozwiązanie. Może lepiej nie zwalaj tego na siebie. Dobra, i teraz idziemy do Bradley'a. Do niczego nie dojdziemy. Czyli tutaj. Inaczej być nie mogło. I musimy mu... Nie słuchałbym tego. Musimy od niego pożyczyć listę. Ale on tutaj sobie siedzi. Zapiszemy sobie grę. Prześpimy się do północy, może go nie będzie. Chyba nie chcę tego słyszeć. Może będzie w karczmie gdzieś albo coś. O nie, siedzi sobie dalej. To się nie może powtórzyć. Dobra, wychodzi na zewnątrz. A lista sobie tutaj leży. Może nas nie zauważy, może. Jasne. Czemu nie? Pewnego dnia to wszystko się dobra. Okej. Dobrze, i teraz idziemy do Marika. Co do najemników. Tu masz listę niewolników Bradley'a. I kolejny awans przy okazji. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Więc Bradley jednak jest uczciwy. Gdyby proszę, za twój trud. Lepiej jak najszybciej zwróć tę listę Bradley'owi. O rany. Masz jakiś problem? Po prostu mu ją ukradłeś, prawda? No cóż, kolego. To już twój problem. Dobra. Jasne. No to z powrotem do Bradley'a. Denis mówi, że twoi niewolnicy nie powinni pracować tak ciężko. Mądrala, więc niech sam zajmie się tą robotą. Cokolwiek. Dzięki, oto twoja nagroda. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni. Dobrze. Niewolnik Kelvin znów pracuje w świątyni. Dobra robota. Masz tu kilka monet. Oto twoja lista niewolników. Co? Co to ma znaczyć? Grzebałeś w moich rzeczach! Powinienem cię żywcem obedrzeć ze skóry. Masz z powrotem swoją listę. Nie próbuj tego ponownie, albo pożałujesz. Chwilkę się zrelaksuję. Dobra. I jeszcze raz do Marika idziemy. Niektóre problemy same się rozwiązują. Dobra, na razie nie ma innych opcji dialogowych. Pomyślę o tym. Dobrze, co tu mamy jeszcze za zadania? Szkatułka dla Basira. To się nie może powtórzyć. Okay. Jasne. Czemu nie? Ciebie to nie obchodzi. Okej. Okay. Niektóre problemy same się rozwiązują. Nie chcę tego słuchać. Co jest mora? Może się nauczymy kowalstwa przy okazji. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. O górnictwo, dobra. Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem w skałę. Lecz twoje uderzenia muszą być regularne. W ten sposób odłupiesz większe kawałki. Okej. Jak ostrzyć broń? Jak ostrzyć oręż? Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je naostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. Nie jesteś na to gotowy. Okej, dobra. Czyli tutaj tyle. Punktów nauki jeszcze zostało 5. Znów pracujesz dla soboty. I dobrze. Wszystko jest... Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobrze, chodźmy do naszego asasyna soboty. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Przydałoby się dać morą nauczkę. Lepiej się nie wtrącać. Musimy uderzyć tam. Co licha? Niewolnik Toreka znowu pracuje dla ciebie.
Doskonale, przybyszu. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Natychmiast otrzymasz nagrodę. Lepiej odejdź. Dobra, i teraz idziemy jeszcze do jednego niewolnika. On będzie koło areny. Uważaj na siebie. Przez ciebie jestem spalony u Malika, ty świnio! No i? Co zamierzasz z tym zrobić? Precz mi z oczu! O, jest tutaj nasz niewolnik. I jeśli nie chcesz mieć do czynienia z moim panem, lepiej ze mną nie rozmawiaj. Nazywa się Dan. Jest gladiatorem. Lepiej uważaj. Znów pracujesz dla soboty. Skoro tak twierdzisz. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobrze, chodźmy. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Cóż. No to mamy problem. Żartujesz sobie? Jasne, czemu nie? Jakbyśmy wszystko wejść problemów. Co licha? Niewolnik gladiatora Dana znowu należy do ciebie. Dobry jesteś. Zresztą nigdy w to nie wątpiłem. Oto twoja zapłata. Dobra. Jeszcze ta szkatułka, musimy ją znaleźć, ale... Ale już mi się przypomniało, gdzie ona jest. Inaczej gorzej już być nie może. Tutaj jest ta ukradziona karawana, ale tu coś mnie atakuje, dzik. Dobra. Tutaj nie, jeszcze dalej. Tam. Dobra, dziki upolowane. A chyba idę w złą stronę. A noc jest, zgubiłem się, teleportuję się może do Montery. Dobra, i biegniemy. O, dobrze, teraz idę dobrze. Buntownicy są. Dobrze, i jest nasza karawana właśnie tutaj ukradziona. Tutaj będzie ta szkatuła dla Basira. O, chyba tutaj. Jest szkatuła, dobra. Oto twoja szkatuła. Oto twoja złota szkatuła. Leżała na drodze na zachód razem z innymi twoimi towarami. Ty skurczysynu! To wspaniałe wieści!
hojnie cię za to wynagrodzę, mój blady przyjacielu. Możemy z nim też handlować. Pokaż mi swoje towary. Dobrze, to może kiedy indziej. I w montaże nam zostało jeszcze jedno zadanie. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Możemy wejść teraz do zamku, spotkać się z wodzem orków w montaże. Nie chciałeś mnie chyba tak po prostu minąć, prawda? Co znajduje się w zamku? Rezydencja Wareka Wielkiego. Rzadko którą morę toleruje się w wewnętrznym kręgu tego zamku. Rozumiem. Wpuścisz mnie do zamku? Tak, ale zachowuj się odpowiednio. Chłopaki trenują i nie lubią, jak im się przeszkadza. Rozumiem. Zawsze to powtarzasz. Hej ty, gdzie się wybierasz? Rozejrzę się po okolicy. Możesz się rozejrzeć co najwyżej po kwaterach niewolników, żartownisiu. Albo rozpoczniesz trening wojownika, albo spadaj. Więc lepiej zakasz rękawy i bierz się do roboty, jasne? Zaczynasz mi działać na nerwy. Nikt nie zwraca się w ten sposób do orkowego dowódcy. Taki z ciebie chojrak? Założę się, że nigdy nie byłeś na niebezpiecznej wyprawie. Dobrze, co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, co mogę dla ciebie zrobić? Jeden z moich ludzi miga się od pracy. To silny wojownik, ale postanowił spocząć na laurach, które zdobył w czasie wojny. Jednak dopóki zagrażają nam buntownicy, musimy być czujni. Sprowadzę tu tego wojownika. Nie mogę się doczekać. Nazywa się Folek. Ukrywa się gdzieś w zamku. Wolałbym raczej jakiś mądry kamień. Dobrze, jest nasz wódz, Warek. Kolejna śmierdząca mora. Kto cię tu do cholery wpuścił? Nie podobasz mi się, mora. Jaki masz problem? Jak dotąd. Tacy tchórze jak ty sprawiali mi same problemy. Buntownicy kryją się w jaskiniach i lasach, urządzając zasadzki na moich ludzi. Unikają otwartej walki. Mory walczą i pracują dla nas. Jako najemnicy. Walczycie na naszych arenach i ujarzmiacie swych pobratymców. Gardzę tym. Jak idą wykopaliska? Nasze zakrojone na szeroką skalę poszukiwania boskich artefaktów to nie twoja sprawa, mora. Lepiej zatroszcz się o bezpieczeństwo miasta. Bez najemników to miasto by padło. Nie bądź bezczelna, mora. Żyjesz wciąż tylko dlatego, że ci na to łaskawie pozwalamy. Wydaje się, że masz pewne doświadczenia z buntownikami. Faktycznie. Czekają nieopodal miasta na okazję, aby je odbić. Wielokrotnie ich rozbijaliśmy, ale oni i tak wracają. Podobno zapasów dostarcza im duży obóz, znany jako Okara. Chciałbym zniszczyć to obozowisko, gdybym tylko wiedział, gdzie ono jest. Mógłbym zmiażdżyć obóz buntowników w Okarze. Dokładnie tego spodziewałem się jakimś takim jak ty. Jeśli znajdziesz Okarę i ją spalisz, zostaniesz godziwie wynagrodzony. Co wiesz o Xardasie? Znacznie ważniejsze pytanie brzmi, czemu interesuje cię nosiciel mocy Beliara? Znam go. Wielu ludzi tak twierdzi, choć tak naprawdę widziało go tylko kilku wybrańców. Powiedz mi po prostu, gdzie znajdę Xardasa. Skoro tak dobrze go znasz, to powinieneś wiedzieć, gdzie przebywa. Swą wieżę wzniósł w tajnym miejscu, daleko od trosk tego świata. Ty i tak nigdy tam nie dotrzesz, mora. Co z mniejszymi posterunkami buntowników wokół miasta? Zniszcz je, jeśli chcesz. Nic to jednak nie da, jeśli wciąż będą nadchodziły posiłki z Okary. Najpierw zajmij się Okarą, a dopiero później zamęczaj mnie szczegółami. Co wiesz o boskich artefaktach? Zadajesz zbyt wiele pytań o sprawy, które nie powinny cię obchodzić. Nawet gdybym wiedział, jaką moc mają te relikwie pradawnych, to z całą pewnością nie podzieliłbym się tą wiedzą z najemnikiem tam. Muszę pomyśleć, mora. Dobrze. To w takim razie w tym odcinku będzie już na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie.
komentarze i ewentualne subskrypcje. Zapraszam do oglądania moich innych filmów i kolejnych odcinków tej serii. Cześć!